Tak naprawdę to pierwszego i drugiego wstałam o 13 i cały dzień spędziłam w łóżku na oglądaniu seriali Lecząc Kaca, a wczoraj trzeciego wstałam o godzinie 12, bo zapomniałam sobie ustawić budzików po Sylwestrze. Ale dzisiaj stwierdziłam, że pogadamy sobie trochę o postanowieniach noworocznych i dlaczego ich nie lubiłam. Generalnie perspektywa nowego roku motywuje bardzo dużo osób do działania, bo jednak nowy rok, nowa ja, wszystko zaczyna się od początku, cyferki się resetują. No i jakby jest to jednak forma motywacji i to jest super, bo warto mieć motywację. Jeżeli nie mogliście sobie z niej znaleźć nigdy wcześniej i macie nagle dużo motywacji na nowy rok, na nowe rozpoczęcie tego wszystkiego, nowe postanowienia, cele i tak dalej, to to jest super. Ale bardzo często wygląda to tak, że dużo osób na ten nowy rok rzuca sobie wiele postanowień, chce sobie zmienić bardzo dużo rzeczy. Najczęściej jest tak, że te postanowienia po prostu po jakimś czasie, czy po tygodniu, czy po 2 tygodniach, czy po 3 tygodniach, idą w niepamięć, a my wracamy do normy i tak naprawdę przez cały rok nie zmieniamy w sobie tego, co chcieliśmy od samego początku. Także dzisiaj ustalimy złote zasady, jak tworzyć postanowienia noworoczne, żeby one wychodziły, żeby one były takie, że chociaż jedną rzecz w sobie zmienimy. Ale na początku chciałam opowiedzieć, jak to u mnie wygląda, dlaczego ja nigdy nie robiłam postanowień noworocznych i w ogóle jak to u mnie po prostu wyglądało. A więc jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, to jak byłam młodsza, chodziłam gdzieś do podstawówki czy coś w tym stylu, to byłam bardzo zajawiona właśnie w jakieś takie notesiki, prowadzenie swoich dzienników, pamiętników i tak dalej. I faktem było to, że właśnie zawsze od nowego roku dawałam sobie postanowienia i tych postanowień było zawsze tak dużo i były tak nierealne do zrealizowania przez, wiecie, uczennice szkoły podstawowej, że po prostu siebie wykluczały, przestawałam je realizować. I im byłam starsza, zaczęłam to dostrzegać, że te postanowienia noworoczne tak naprawdę nic nie dają i dobry czas na zmiany to tak naprawdę to jest każdy czas. Możecie wprowadzić zmiany w swoim życiu, pozytywne zmiany w każdym możliwym momencie. Także nie czekajcie na nowy rok, nowy miesiąc, nowy tydzień, nowy dzień i tak dalej, czy pełną godzinę, chociażby, bo wiem, że bardzo dużo osób tak czeka. Tylko realizujcie zmiany wtedy, kiedy natchnie was motywacja. Kiedyś usłyszałam coś takiego, że jeżeli masz tak, że przez pewien okres czasu bardzo ci się czegoś nie chce i nagle wpadłeś na pomysł, że chcesz coś zrobić, to nie planuj tego na przykład zrobić jutro czy pojutrze, tylko w tym momencie, kiedy ci się po prostu to zachciało, wstań i to zrób. Bo to jest właśnie forma motywacji, która jakby buduje tą późniejszą konsekwentność. I wierzcie mi lub nie, ale to naprawdę działa. Ja tak na przykład miałam z bieganiem. Nigdy nie lubiłam biegać. Do teraz nie potrafię określić, czy lubię biegać, czy nie lubię biegać, ale w pewnym momencie sobie po prostu pomyślałam, kurde, poszłabym biegać. I nie nastawiałam się na to, że to będzie coś konkretnego, że będę biegać regularnie, na przykład 3 razy w tygodniu, że przebiegnę naraz 10 km albo coś w tym stylu. Po prostu poszłam biegać, wyszłam na te pół godziny, zrobiłam 5 km, wróciłam i nie oczekiwałam od siebie nic więcej. Nie oczekiwałam od siebie, że jutro pójdę znowu biegać. Nie pomyślałam sobie, kurde, było tak super, że teraz będę biegać regularnie. Po prostu to zrobiłam i za każdym razem, jak powtarzały u mnie się takie myśli w głowie, to wychodziłam i to robiłam. I to jest najlepsza opcja, jeśli chodzi o taką nagłą, impulsywną motywację. Bo lepiej zrobić nawet ten jeden malutki kroczek, lepiej zrobić cokolwiek, niż nie robić nic. Pamiętajcie, choćbyście mieli tylko raz pójść biegać, choćbyście tylko raz mieli zrobić sobie jakiś zdrowy koktajl, choćbyście tylko raz mieli wypić, załóżmy, 3 litry wody. Zróbcie, po prostu to zróbcie. Bo możliwe, że to się właśnie przyczyni do tego, że będziecie mieli tak, że będziecie chcieli robić to częściej. To, co wam pokazałam na początku tego filmiku, to nie była prawda. Mój poranek dzisiejszy, wczorajszy, przedwczorajszy i przedwczorajszy tak nie wyglądał, ale to są nawyki, które ja bym chciała wprowadzić w swoje życie w 2023 roku. I może tutaj takim płynnym sposobem przejdziemy do moich postanowień noworocznych. Chciałabym wam przeczytać moje postanowienia noworoczne i dlaczego zdecydowałam się w tym roku je zrobić. Zauważyłam, że w zeszłym roku byłam bardzo nieogarnięta życiowo, dlatego stwierdziłam, że jeżeli określę sobie takie rzeczy, które są możliwe do zrealizowania, bo nie byłam daleko od zrealizowania ich w zeszłym roku, tych postanowień nie ma dużo, ja jeszcze będę korygować tą listę, będę ją naprawiać, będę nad nią myśleć i skupiać się, będę dopisywać rzeczy, które w międzyczasie będą mi przychodzić do głowy. Ja w tym roku
bardzo stawiam na taki rozwój siebie. Mogłabym, wiadomo, zapisać tutaj jeszcze jakieś moje marzenia, na przykład polecieć tutaj, zrobić coś tam, ale ta lista nie służy od tego. Właśnie takiej listy nie chciałam zakładać. To, co widzieliście na początku, czyli wyrobić swoją rutynę. Po pierwsze, zdrowe nawyki żywieniowe. I mam tutaj na myśli nie ograniczanie się kaloriami, czy tego, że tylko raz w tygodniu mogę zjeść coś słodkiego, żeby na przykład 2-3 razy w tygodniu wypić sobie zielony koktajl, raz załóżmy w tygodniu zjeść rybę, bo ryby są bardzo zdrowe, a u mnie w domu je się bardzo mało ryb, żeby na przykład jeść określoną ilość warzyw czy owoców. Oczywiście w to wchodzi też na przykład picie dużej ilości wody, suplementacje. Dodatkowo do tego regularne treningi, czyli coś, co już w sumie ciągnie się za mną od dłuższego czasu. Tak naprawdę od COVID-a ten sport jest ze mną taki regularny, bo wtedy zaczęłam bardzo dużo ćwiczyć w domu. Pełnowartościowe posiłki. W ciągu dnia musimy spożywać odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość węglowodanów, odpowiednią ilość witamin i tak dalej, i tak dalej. I kolejną rzeczą jest świadoma pielęgnacja twarzy, jak i włosów, jak i całego ciała. Kolejnym moim celem to jest czytać jeszcze więcej książek. Cel na 2023 rok to jest przeczytanie 30 książek, plus, minus, powiedzmy, 2 książki na miesiąc. Kolejna rzecz, którą mam na swojej liście, to zapisywać sobie wszystko. I to jest właśnie coś, co również poruszyłam w tej perfekcyjnej porannej rutynie na początku tego filmu. Ostatnio na Instagramie wrzuciłam ten oto kalendarz. Pytajcie się, skąd on jest. Ja go ogólnie kupiłam w październiku w Empiku. No i co? Cały styczeń mam już rozpisany. Ale to jest mój cel. Ja chcę naprawdę sobie to zapisywać. Mam zarówno taki kalendarz, żeby móc wszystko widzieć jakby, tak wiecie, przejrzyście i tak dalej, ale mam również kalendarz Google'a. I osobiście bardzo mogę wam polecić ten kalendarz. Jest naprawdę świetny. Wszystko możecie sobie zaznaczyć kolorami. Ostatnim moim postanowieniem noworocznym to jest taki wewnętrzny samorozwój. Zacząć skupiać się na sobie, ale nie mam tutaj na myśli formy takiego typowego narcyza, że myśleć tylko o sobie, albo coś w tym stylu, tylko mam na myśli po prostu rozwijać się, edukować się na różne strony. Chciałabym na przykład poznać dużo nowych autorów książek, chciałabym poznać dużo nowych muzyków, dużo nowych piosenek różnych, może zainteresować się jakimś nowym hobby. I tutaj, z tej okazji, nawet przygotowałam, moi drodzy, kącik samorozwoju, powiedzmy. Akurat tutaj w rogu. To są książki, które wam już, oprócz tej w zasadzie, to są książki, które wam już pokazywałam w tym filmiku, czyli książki Josepha Merpiego. W ogóle nie pokazywałam tej ostatniej, ale to jest po prostu kolorywanka antystresowa. Po tej stronie mamy to, co wam już wcześniej pokazywałam, czyli kalendarz, dziennik wdzięczności, tak to się chyba nazywa. Tutaj mamy też czakry o źródłach energii. To też bym chciała sobie przeczytać, ale to tak dodatkowo. Tutaj mamy również fiszki do jogi, bo również chciałabym zacząć praktykować jogę, medytację. Tutaj suplementy wam już pokazywałam. No i tutaj mamy jeszcze karty emocji. No i kolejna rzecz, którą tutaj mam, to jest mapa myśli. I chciałabym wam z wami dzisiaj właśnie zrobić taką mapę myśli. Zaraz będziemy nad tym się zastanawiać. Ja będę się zastanawiać, jak chciałabym, żeby to wyglądało i tak dalej, i tak dalej. No, ale to za chwilę, to później. I chciałabym teraz właśnie poruszyć temat złotych zasad postanowień noworocznych. Co robić, żeby te postanowienia noworoczne wyszły? Po pierwsze, nie oczekujcie od siebie za wiele. Jeżeli do tej pory nie uprawialiście sportu, nie piliście 2 litrów dziennie, nie jedliście zdrowo, jedliście codziennie słodycze, nie czytaliście książek, czy nie wychodziliście na spacery, to nie rzucajcie siebie na głęboką wodę. Czyli nie planujcie, że teraz będziecie codziennie ćwiczyć po 2 godziny. Nie planujcie, że codziennie będziecie wychodzili na godzinne spacery, czy codziennie trzymali się diety i nie jedli w ogóle słodyczy. Małymi kroczkami do celu. To jest najlepsze rozwiązanie. Czyli na przykład zacznijcie od jednego treningu tygodniowo, prawie słodyczy, na przykład róbcie sobie tylko jeden dzień w tygodniu, bez którego nie będziecie jedli słodyczy. Chodzi o dietę, to po prostu zacznijcie wprowadzać na początku jakieś zdrowe nawyki żywieniowe. To jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli chcemy, żeby te postanowienia były dłuższe niż na 2 tygodnie. Druga złota zasada to, uwaga, przedstawię wam to na wykresie. Tutaj jest motywacja, a tutaj jest konsekwencja. Konsekwencja jest 100 razy ważniejsza od motywacji. To kiedyś bardzo często, zwłaszcza podczas COVID-a, kiedy pokazywałam właśnie, jak dużo ćwiczyłam, że bo wtedy ćwiczyłam dosłownie codziennie, nieważne co by się nie działo, to wtedy dostawałam pytania, skąd ty masz tą motywację? I odpowiedź brzmi, nie mam. To nie było tak, że ja codziennie budziłam się i miałam motywację i chęci do zrobienia treningu, tylko po prostu konsekwencja doprowadziła mnie do tego, że to się stało moją rutyną i po prostu nawet już o tym nie myślałam. Byłam już do tego przyzwyczajona. To jest rzecz, którą nie da się
się wyrobić w tydzień, w 2 tygodnie czy w 3 tygodnie. Ja sama teraz mam z tym problem, bo jak wtedy już po prostu wyrobiłam sobie taką rutynę, to teraz nie potrafię jej wyrobić. Zaczęcie jest kluczem do po prostu sukcesu. Po prostu musimy wstać i coś zrobić. Okej, moi drodzy, teraz przyszedł czas, żeby zająć się tym. I tutaj po prostu w tej ramce chciałabym po prostu umieścić rzeczy, które mają mnie motywować na ten rok, którym mam się kierować, które jak po prostu popatrzę na ten obraz, to okej, będę wiedziała, o co chodzi, do czego dążę. Na tym polega mapa myśli. Tego właśnie przydał mi się oczywiście Pinterest, bo Pinterest jest źródłem takich rzeczy. I ja postanowiłam akurat tutaj się skupić na kolorze zielonym. Po prostu jakoś tak czuję. Ostatnio ten kolor był mi jakiś bardzo bliski i w ogóle bardzo polubiłam zielony. Wszystko się będzie kręciło wokół koloru zielonego, żeby to było w jakiś sposób też estetyczne. Okej, moi drodzy, musiałam już aż zapalić światło, bo już się zaczyna robić ciemno. Robiłam to fest długo. I nawet nie wyszło tak, jak oczekiwałam, przez to, że moja drukarka drukuje w bardzo słabej jakości tuszem kolorowym, ale tak to się prezentuje. Zobaczcie, moi drodzy, postaram się wam to jakoś pokazać. Same wklejanie tych zdjęć zajęło mi chyba z godzinę. Po pierwsze, na pewno będę musiała wydrukować sobie zdjęcie w jakimś po prostu sklepie fotograficznym bądź w Rossmanie, żeby ono było takie błyszczące, a nie takie bardzo matowe. Przede wszystkim musi też być większe, bo to musi być 8 na 10 cali. Mamy oczywiście bilety lotnicze, no bo podróżowanie. Mamy tutaj nawet kamienie. Ja też mam swoje kamienie. O, zobaczcie, moi drodzy, na takiej podstaweczce mam, proszę bardzo, swoje kamienie. Mamy tutaj oczywiście książki, muzyka. Tutaj mamy też dziewczynę, która medytuje. Koncerty oczywiście, tutaj oczywiście też sport, mamy pieska, który ma symbolizować lumkę. Tak by się prezentowała moja mapa myśli. A ja, moi drodzy, bardzo serdecznie chciałam wam podziękować już za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, czy taki odcinek był dla was przydatny, czy w ogóle mam nadzieję, że dało się cokolwiek skleić z tego, co ja mówiłam, bo pierwszy raz nagrywałam taki filmik właśnie, że mówiłam do was po prostu to, co mam w głowie, to, co uważam na jakiś temat po prostu konkretny przez dłuższą chwilę. Także zobaczymy, jak to wyszło, zobaczę w montażu, czy ten filmik ma w ogóle sens. Mam nadzieję, że chociaż udało mi się komuś pomóc, troszkę przybliżyć, jak to u mnie wygląda w tym roku. No i co, ja oczywiście trzymam za was kciuki i za was, że postanowienia noworoczne wy również trzymajcie za mnie, żeby wszystko wyszło tak, jak planujemy. A my widzimy się w dalszych odcinkach i dajcie oczywiście znać, czy chcecie więcej odcinków takich właśnie rozwojowych, tematycznych, właśnie takich związanych z moimi postanowieniami. I do następnego odcinka. Pa, pa!